Witam Państwa, Dagmara Siemińska, rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Witam serdecznie, panie redaktorze. Panie redaktorze, zacznijmy od Unii Europejskiej. Unia Europejska jest takim dziwnym tworem, w którym mamy do czynienia z różnymi konfliktami politycznymi, ideologicznymi, religijnymi. W tej chwili mamy wielki kryzys w strefie euro. Euroarmia też jest właściwie utopią. Nie mamy demosu europejskiego, nie ma czegoś takiego jak ideologia europejska. Gdzie tak naprawdę pan widziałby jakiekolwiek punkty porozumienia? Czy jest szansa, że ta Unia się jednak jakoś tam może gdzieś połączyć, zacisnąć jeszcze współpracę? Ja myślę, że w niektórych punktach pani się myli. Nieprawda, że nie ma ideologii europejskiej. Ona jest bardzo niebezpieczna. Można powiedzieć destrukcyjna, ale jest. Unia Europejska to jest taki potrójny eksperyment. Po pierwsze, to jest eksperyment ekonomiczny. On powstał na bazie, jeśli można tak powiedzieć, bardzo pożytecznego pomysłu, takiego słusznego, pożytecznego pomysłu wspólnego rynku, to znaczy stworzenia w Europie jednolitego obszaru celnego, usunięcia barier politycznych między państwami w celu ułatwienia wymiany kapitałów, ludzi i towarów, cyrkulacji. I to był bardzo dobry pomysł. Niestety na tym fundamencie rozpoczęła się realizacja eksperymentu politycznego pod postacią właśnie Unii Europejskiej, państwa, którego działalność zaczyna niwelować pozytywne efekty tamtego eksperymentu ze wspólnym rynkiem. No i wreszcie Unia Europejska jest eksperymentem ideologicznym, który polega na narzuceniu narodom europejskim na poziomie ponadnarodowym ideologii, która prawdopodobnie, może nie we wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach byłaby odrzucona na poziomach narodowych. To jest ideologia politycznej poprawności, czyli marksizmu kulturowego. I można powiedzieć, że takim postulatem podstawowym marksizmu kulturowego pod adresem państwa jest koncepcja państwa neutralnego światopoglądowo. To jest hasło bałamutne. Czy postulat bałamutny, dlatego że takiego państwa nie ma, nie było i nie będzie. Podstawową funkcją, której państwo nie może się wyzbyć, chcąc pozostawać nadal państwem, jest ustanowienie prawa, ustanawianie praw. I jeśli państwo ustanawia prawa, wszystko jedno jakie, no najprostsze, kodeks karny, co wolno, czego nie wolno, co jest przestępstwem, co nie. No to jeśli państwo chciało określić stosunek swój do kradzieży, dajmy na to, to ma dwie możliwości. Zabronić kradzieży pod groźbą kary albo ją zalegalizować, a niech się wszyscy okradają nawzajem. I wszystko jedno, co zrobi, to określając swój stosunek jakiś tam, musi, na coś się musi zdecydować, swój stosunek do kradzieży, tym samym decyduje arbitralnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona w światopoglądzie, który ją uzasadnia i uzasadnia hierarchię jej norm, no to tym samym preferuje światopogląd uzasadniający etykę, którą uczyniło państwo obowiązującą na terenie publicznym. Zatem nie jest neutralne i nie może być neutralne, chcąc nadal pozostawać państwem. Ten postulat służy, w moim przekonaniu, bo on literalnie wzięty, to jest antypaństwowy. Natomiast tak naprawdę to służy rugowaniu etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego z terenu publicznego i zastąpieniu jej jakąś inną, prawdopodobnie taką demokratyczną etyką sytuacyjną. Dobre jest to, co partia aktualnie uważa za dobre. To tak jak za komuny. Raz antysemityzm był dobry, drugi raz był niedobry, ale zawsze partia tak uważała na danym etapie i to jest tak zwana mądrość etapu. I to jest ideologia forsowana już nie jako propozycja intelektualna, tylko jako
ideologia obowiązująca, na straży której stoją normy prawa, za tymi normami stoi przemoc państwa, także tu nie są żadne żarty. Proszę zwrócić uwagę, że są pomysły i u nas penalizowania różnych takich rzeczy, tam na przykład homofobii, prawda? A przypominam sobie, że kiedy był wprowadzany europejski nakaz aresztowania w pierwotnej wersji, no to był on wprowadzony bez żadnych zastrzeżeń, mimo że istniał artykuł 55 Konstytucji zabraniający ekstradycji obywateli polskich, ale jakoś wszyscy nie zwrócili na to uwagi. Została ta nowelizacja kodeksu postępowania karnego przeforsowana. I nawet ekstradycja możliwa była w sytuacji, kiedy czyn zarzucany takiemu człowiekowi przez jakieś państwo członkowskie Unii Europejskiej nie był w Polsce przestępstwem, na przykład rasizm i ksenofobia. Wtedy jeszcze nie były w Polsce przestępstwem i o ile się, no teraz już nie jestem taki pewny, czy rasizm nie jest w Polsce przestępstwem, cokolwiek by to nie miało oznaczać, ale wtedy na pewno jeszcze nie był. No więc to już nie są jakieś propozycje salonowe, tylko to jest prawo, którego przekroczenie grozi konsekwencjami. Także Unia Europejska jest takim eksperymentem i szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem pani troskę, dlaczego mielibyśmy Unię Europejską, czyli kontynuację tego eksperymentu, podtrzymywać albo wspierać. Ja uważam, że Unia Europejska jest eksperymentem szkodliwym z każdego punktu widzenia. W związku z tym, im wcześniej on się zakończy, tym lepiej dla Europy. To jest tak, wie pani, dobry Rosjanin powinien być przeciwnikiem Związku Radzieckiego, dobry Polak powinien być przeciwnikiem PRL-u, a dobry Europejczyk powinien być przeciwnikiem Unii Europejskiej. Ja się uważam za dobrego Europejczyka, stary. To ja też jestem dobrą Europejką, też jestem przeciwniczką Unii Europejskiej. No także jest... nie ma potrzeby powstrzymywać procesów, które prowadzą do upadku tego eksperymentu. Niech się zawali. Nieszczęście chciało i lekkomyślność naszych umiłowanych przywódców, że Polska wzięła w tym eksperymencie udział. I nie wiadomo, jak to się skończy dla nas samych, bo widzę w tej chwili, że wspomniała pani o kryzysie w strefie euro. Obawiam się, że ten kryzys jest przynajmniej od pewnego czasu sterowany i traktowany instrumentalnie jako narzędzie budowy czwartej Rzeszy metodami pokojowymi, które nie są obciążone takim ryzykiem jak metody militarne. Tutaj właśnie przeglądałem sobie dla przypomnienia Guderiana, wspomnienia żołnierza, i on tam pisze, że Hitler, marzeniem Hitlera było zjednoczenie Europy. Nawet na krótko mu się to prawie udało, ale jakim kosztem i jakim ryzykiem to było obarczone. Wiele narodów Niemcy znienawidziło, a teraz nie, teraz w ogóle nie wchodzi to w grę. Więc samą Unię Europejską bym się nie martwił jej ewentualnym upadkiem, gdyby nie to, że tak jak też nie zgadzam się z pani oceną, że Armia Europejska jest utopią, wcale nie jest. Od konferencji monachijskiej, tej z 3-5 lutego, zaczyna nabierać realnych kształtów i pan prezydent Komorowski wprawdzie melancholijnie powiedział, że ewolucja polityki amerykańskiej no nie zachwyca go, czy nie pamiętam, jak to dokładnie się wyraził, ale taki sens był tej wypowiedzi. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia prezydencję Polski? W ogóle nie zwracałem na to uwagi, dlatego że prezydencja jakiegokolwiek państwa nie ma żadnego znaczenia. Jeśli dobrze pamiętam, to prezydencja sprowadza się do tego, że przedstawiciel państwa, które aktualnie na półrocze prezydencję sprawuje, otwiera i zamyka różne posiedzenia, z czym się nie wiążą żadne szczególne uprawnienia i jakieś szczególne korzyści dla tego państwa. To, że ekipa pana premiera Tuska próbowała wykorzystać prezydencję polską do
takiej propagandowej chucpy. To ja to rozumiem, to jest działanie, powiedzmy, racjonalne z punktu widzenia partyjnego, natomiast nie ma żadnego powodu, żebym ja się tym przejmował. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia politykę międzynarodową prowadzoną przez obecny rząd i czy widzi pan jakąś różnicę w stosunku do tego, jaka polityka zagraniczna była, gdy władzę miało Prawo i Sprawiedliwość? Jest taka różnica. Pan prezydent Kaczyński, bo tak jakoś się składało, że on sprawiał wrażenie głównego wykonawcy, jeśli nie architekta, bo architektem to chyba nie był, ale głównego wykonawcy tej polityki zagranicznej. Pan prezydent Kaczyński prowadził politykę, powiedziałbym, amerykańskiego dywersanta w Europie Środkowo-Wschodniej. Rzecz się sprowadza do tego wtedy, że o ile w interesie Cesarstwa Europejskiego z Niemcami jako kierownikiem politycznym i Cesarstwa Rosyjskiego było utrzymanie jak najlepszych stosunków wzajemnych, czego wyrazem praktycznym jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie, a od 19 listopada 2010 roku strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, no to interes Cesarstwa Amerykańskiego był trochę inny, przynajmniej za prezydenta Busha, że interes Cesarstwa Amerykańskiego polegał na tym, żeby między Cesarstwem Europejskim i Cesarstwem Rosyjskim wzniecać zarzewie konfliktu. Nie trudno się domyślić celu takiej polityki, ponieważ gdyby taki konflikt rozgorzał, no to Cesarstwo Europejskie musiałoby zabiegać o przyjaźń Cesarstwa Amerykańskiego i Amerykanie by tę przyjaźń zaoferowali na swoich warunkach, no i w związku z tym nadal kształtowaliby politykę europejską. Tymczasem linia polityczna niemiecka, linia polityczna francuska, doktryna polityczna, to jest doktryna europeizacji Europy, a więc stopniowego wypychania obecności Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Trzeba powiedzieć, że za kadencji prezydenta Obamy z dużym sukcesem to się udaje, czego wyrazem jest choćby wycofanie dwóch brygad wojska amerykańskiego z Europy, z Niemiec właściwie. No i takie zademonstrowane podczas konferencji w Monachium te widoczne próby utworzenia europejskiej armii odrębnej od NATO, to jest próba wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Czyli cele polityki amerykańskiej w Europie były czytelne wtedy, z tym, że Stany Zjednoczone same takiej polityki uprawiać w Europie Środkowo-Wschodniej nie mogły. Musiały mieć do pomocy dywersantów. I takich dywersantów się trzech zgłosiło: Gruzja, Ukraina i Polska. To może nie jest jakaś rola zaszczytna, ale lepszej nikt nam nie zaproponował, więc jak to mówią, dobra psu i mucha. I pan prezydent Kaczyński podjął się tej roli, co nie było sprzeczne z polskim interesem państwowym, bo ta polityka polegała na odpychaniu Rosji na północny wschód, a im dalej od nas Rosja, to my, powiedzmy sobie, tak swobodniej się czujemy. Jak Rosja nam wisi nad głową, to my jesteśmy strasznie skrępowani. W związku z tym trudno powiedzieć, znaczy nie można powiedzieć, żeby to była polityka niezgodna z polskim interesem państwowym, natomiast błędem, i to się, ten błąd się zemścił, prezydenta Kaczyńskiego było to, że podjął się tych zadań za darmo. I kiedy 17 września 2009 roku prezydent Obama ogłosił w swojej deklaracji, że Stany Zjednoczone się wycofują właściwie z tej aktywnej polityki, że żadnych dywersantów już nie potrzebują, no to cała ta polityka mu się zawaliła w jednej chwili. Moim zdaniem trzeba było brać przykład z Turcji. Turcja spełnia wszystkie prośby amerykańskie, ale za każdym razem stara się brać wynagrodzenie z góry. I niezależnie od tego, czy Amerykanie potem podtrzymują tę operację, czy nie, no to Turcja zawsze skorzysta. Błędem było, powiadam, prezydenta Kaczyńskiego, a w końcu skończyło się na tym, że
prezydent Obama usunął mu ziemię spod nóg i prezydent Kaczyński miesiąc później ratyfikował traktat lizboński. Natomiast obecnie ta polityka, którą prowadzi, którą zapowiadał i którą prowadzi premier Tusk ze swoim pierwszym ministrem Bronisławem Sikorskim, no to jest polityka umizgów i chucpy. Właściwie w niczym żadnych sukcesów nie można odnotować, bo to, że prasa niemiecka czy rosyjska poklepuje premiera Tuska po ramieniu, to jeszcze nie znaczy, że państwo polskie odnosi jakieś korzyści z tego, co jest zresztą bardzo niepokojące, taki protekcjonalny ton i takie pochlebstwa, bo jeśli obce państwo chwali mnie za coś, to niekoniecznie musi to być dobre dla mojego państwa. To może po prostu chwalić mnie jako durnia, który bezinteresownie wykonuje dla nich różne usługi. Zresztą nie wiem, czy bezinteresownie. Wreszcie to, co to berlińskie przemówienie pana ministra Sikorskiego wprost jest takim krokiem w kierunku likwidacji suwerenności polskiej, bo zaproponowanie formuły federacyjnej dla Unii Europejskiej to jest nic innego jak już taka ostentacyjna, powiedziałbym, zgoda na utratę suwerenności. Inna rzecz, że to jest taka prosta konsekwencja ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a jeszcze wcześniej przyjęcia traktatu akcesyjnego, czyli Anschlussu do Unii Europejskiej. Więc trudno mieć pretensje do ministra Sikorskiego, że powiedział B, skoro powiedział A, zresztą on nie był odosobniony, wszyscy inni też powiedzieli to A. Teraz mogli, może by chętnie o tym zapomnieli, no ale co się powiedziało, to się już powiedziało, prawda? Co się stało, to się nie odstanie. Więc taka różnica, taką różnicę widzę. To jest oczywiście wszystko na marginesie generalnego ześlizgu, jaki obserwujemy chyba wszyscy w tej chwili, ześlizgu Polski na drodze do, nie tylko do utraty suwerenności, niepodległości państwowej, ale obawiam się również, że do scenariusza rozbiorowego. A teraz wróćmy może jednak do Polski. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia stan wolności w naszym kraju? No, jeśli chodzi o poziom wolności gospodarczej, to na średnim. No średnio to oceniam, zresztą nie tylko ja, bo to wynika z takich rankingów międzynarodowych prowadzonych przez takie instytucje, które się tą oceną wolności gospodarczej zajmują. One są i tak dla Polski łaskawe, bo ja uważam, że ten faktyczny poziom wolności gospodarczej w Polsce jest znacznie niższy, niż by to z pozorów wyglądało. Dlatego, że w Polsce nadal funkcjonuje zatwierdzony czy ustanowiony w 1989 roku, chciałem powiedzieć przy okrągłym stole, ale to właściwie nie przy okrągłym stole, tylko tam przy tych siuchtach około okrągłostołowych, taki model ekonomiczny państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Różnica między zwyczajnym kapitalizmem a tym kompradorskim polega na tym, że w zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują cechy podmiotu, w zasadzie decydują cechy podmiotu działającego, czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, nie boi się ryzyka, czy ma szczęście, a w kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku w zasadzie decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z komunistycznym rodowodem. I ten kapitalizm, ten model kapitalizmu kompradorskiego przesądza o poziomie wolności gospodarczej, bo wszyscy, którzy do sitwy nie należą, muszą być wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego, gdzie są kluczowe segmenty gospodarki z sektorem finansowym na czele. Mogą tam sobie dłubać na marginesie, bo z czegoś muszą żyć. Natomiast w tym głównym nurcie nie mogą pozostawać. Bardzo dobrą ilustracją tego mechanizmu jest przypadek pana Kluski.
który przeborował sobie dostęp do rynku, nawet odniósł sukces. Optimus był bardzo dobrze notowanym przedsiębiorstwem, no i wtedy się okazało, że on nie należy do Sitwy i został z tego rynku wyciśnięty nie przez konkurencję, bo to by było może normalne, tylko przez aparat państwa, który złamał wszystkie prawa przez siebie ustanowione. I to jest ilustracja tego, jak rygorystycznie jest ten przywilej strzeżony, przywilej dla Sitwy. On powoduje, że nie tylko zakres wolności gospodarczej jest mniejszy, niż by to wynikało z oficjalnych informacji, ale że narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu, no bo w przeciwnym razie przywilej dla Sitwy utraciłby sens ekonomiczny. Jeśli chodzi o zakres wolności politycznej, jest on większy. Jest on większy, ale w tej chwili obserwujemy takie próby, zdecydowane próby ograniczania tych swobód. Bardzo dobrą ilustracją takich prób, zresztą udanych chyba, obawiam się, że udanych, jest odmowa koncesji dla Radia Maryja pod zupełnie naciąganymi pretekstami. No i próby cenzurowania internetu. Nie mówiąc już o tym, że narzędzia terroru, takie prawne narzędzia terroru zostały stworzone, system jest, krótko mówiąc, domykany na naszych oczach. I to oczywiście nic dobrego nie wróży. Ja uważam, że to jest proces taki nieunikniony, dlatego że socjalizm bez terroru długo wytrzymać nie może. I te narzędzia, które są stworzone, kiedy tylko zaistnieje potrzeba ich zastosowania, no to zostaną zastosowane. Zresztą chyba ten moment nadchodzi szybkimi krokami, o czym świadczyłoby chociażby zakup przez policję, nawet bez podstawy prawnej, w ubiegłym roku takich urządzeń do obezwładniania ludzi hałasem. Ja się rozmawiałem na ten temat z takim w Kalifornii, z takim Polakiem, inżynierem, akustykiem, specjalistą wybitnym w swojej dziedzinie, który mi powiedział, że to są bardzo niebezpieczne urządzenia, dlatego że on zresztą miał propozycję od jednego z koncernów zbrojeniowych uzatrudnienia przy takim projekcie, ale jak się zorientował, o co tu chodzi, to odmówił. Dlatego że te urządzenia działają, mogą działać niszcząco nie tylko na słuch, ale i na wzrok. Nikt dokładnie nie wie jeszcze, jakie są możliwe skutki. I to, że w Polsce policja kupiła sobie takie zabawki, to świadczy o tym, że przygotowania do użycia narzędzi terroru są całkiem zaawansowane. Nawet, jak powiadam, uprzedzając te prawne konstrukcje, bo potem trzeba było korygować już post factum prawo, bo prawo polskie nie przewidywało możliwości używania tego rodzaju urządzeń, a teraz już przewiduje. Nie bez kozery pan prezydent, z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego w ubiegłym roku zostały znowelizowane przepisy o stanach nadzwyczajnych, więc te przygotowania są. To jest mniej więcej tak jak przygotowania do stanu wojennego, kiedy w 1981 roku w teren wyruszyły te komisje, prawda, wojskowe, grupy operacyjne. Nikt jeszcze, wszyscy jeszcze, wszystkim się zdawało, że tam to tylko tak, żeby tam trawę malować na zielono, a tymczasem okazało się, że to był rekonesans już zupełnie taki. Także warto sobie z tego zdawać sprawę. A tak na koniec pytanie. Uważa pan, że Platforma Obywatelska ma szansę kiedykolwiek jeszcze wygrać wybory? Czy widzi pan? Proszę pani, ja w ogóle uważam, że scena polityczna w Polsce nie jest autentyczna, jest aranżowana przez tajne służby i że to tajne służby w gruncie rzeczy przesądzają, ich decyzja przesądza o wyniku wyborów, ponieważ mają tyle możliwości oddziaływania na opinię publiczną, że z powodzeniem różne byty polityczne kreują i powiedzmy Platforma Obywatelska imienia generała Bronisława Czempińskiego jest przykładem takiego bytu wykreowanego. Obecnie ruch Janusza Palikota, który uważam za bardzo niebezpieczny i w perspektywie groźny z tego powodu, że wychodzi naprzeciw
aż trzem takim zapotrzebowaniom. Z jednej strony to jest podobna sytuacja jak na przełomie XIX i XX wieku we Francji, kiedy panamscy aferzyści, którzy się obłowili i nakradli w aferze panamskiej, zostawali właścicielami banków, prezesami towarzystw wagonów sypialnych, no nie byli zainteresowani tym, żeby im robotnicy strajki organizowali, a to niezadowolenie jakoś trzeba było kanalizować, więc skutecznie skanalizowali to niezadowolenie w kierunku Kościoła katolickiego. Takie antykościelne nastroje ewokowali i to się udało we Francji. To się we Francji udało i poseł Palikot ze swoją trzutką dziwnie osobliwą wychodzi naprzeciw czemuś takiemu. Establishmentowi, tym tajniakom, którzy się nakradli, bardzo to odpowiada, no bo właśnie ma tutaj nieubłaganym palcem wskaże wroga. Drugie takie zapotrzebowanie, naprzeciw któremu wychodzi poseł Palikot, to są strategiczni partnerzy, oczekiwania strategicznych partnerów, bo poseł Palikot nic mądrego nie zrobi. To widać, że nie ma tam intelektualnego potencjału w tej trzutce dziwnie osobliwej. Natomiast jedno może zrobić, może nieustannie rozdrażniać katolicką opinię, co wprowadzi państwo, kraj w stan takiej zimnej, a chwilami nawet gorącej wojny religijnej. No czegoś trzeba więcej dla Niemiec, czegoś trzeba więcej dla Rosji. Ludzie zaabsorbowani tą wojną religijną nie zauważą nawet, że państwa już nie ma. I wreszcie trzecie zapotrzebowanie to jest Unia Europejska ze swoją ideologią politycznej poprawności, czyli marksizmu kulturowego, dla którego katolicyzm, w ogóle chrześcijaństwo, to jest jeden z najgorszych reliktów kultury burżuazyjnej, którą trzeba zmieść z powierzchni ziemi metodami humanitarnymi, bo to już nie te czasy, żeby tam bolszewickie metody stosować. Chociaż jak mówię, narzędzia terrorystom, ale lepiej tak bez przerywania snu to zrobić. I poseł Palikot wychodzi temu naprzeciw z tymi właśnie swoimi pomysłami, więc uważam, że potencjalnie jest niebezpieczny i nie tylko ja tak uważam, ale te umizgi ze strony byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, którym tam trochę opiera się Leszek Miller, ale myślę, że mogą doprowadzić do utworzenia jakiejś takiej nowej formacji lewicowej, właśnie o takim zabarwieniu bardzo antyklerykalnym, antyreligijnym, antykościelnym, które będzie, że tak powiem, tutaj w tę wojnę religijną w Polsce podtrzymywać. No i myślę, że z punktu widzenia tajnych służb, które zresztą Bóg jeden wie komu tak naprawdę służą, od tego trzeba w ogóle zacząć, no to jest bardzo dobry rezultat, dlatego że mają duże możliwości wyboru. Nie, polityka w ich wykonaniu nie polega na tym, żeby uderzać w jeden klawisz bez przerwy, tylko żeby na kilka klawiszów mieć do dyspozycji, no więc próbują to zrobić. Dobrze, to ja bardzo dziękuję panie redaktorze. Proszę bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.